się dowiemy wszystkiego. Wszystko. Czy ma dziewczynę, czy nie miał dziewczynę, kiedy z nią zerwał, kiedy co, kiedy co. Cześć dziewczyny, chciałem się przywitać, spędzić trochę miło czas. Jestem Paweł, a ty jesteś? Patrycja. Patrycja, cześć, z klej łokcia. Patrycja i? Emilia. I Emilia, okej, okay, super. Czemu wszystkie dziewczyny teraz noszą białe Adidasy? Nie, właśnie nie, nie wiem, Adidasy. Prawda, że jest to troszeczkę niepraktyczne? Nie, ja kupuję białe Adidasy, to one się od razu obrócą, do serca. Dokładnie. No. I on mówi, ale czasami wychodzi taka dziewczyna z Porszawki albo jakiegoś drogiego samochodu i ma białe, dobra, ale co z tego? Dla mnie to i tak jest styl disco polo, mi się to nie podoba, brudzi się to szybko i mnie to nie obchodzi, że dużo dziewczyn tak jest. Tak nie muszę nosić się, jak nie chcę. Albo wszyscy mają Instagrama i wszyscy klepią tam fotki na Instagrama i rzucają codziennie, tak? Jest to prawda? Nie, nie rzucam się, nie ostatnio to chyba z... roku temu. Właśnie, ja tak samo, tylko że na Facebooka, nie, bo ja na Instagrama się jeszcze nie zarejestrowałem, ale też jedno kliknięcie mnie, jakby co, to mogę. Zapraszasz czy polecasz, tak? Okej. Okay. No a co u was tak poza tym, co porabiacie, bo teraz, nie wiem, młodzież tak się trochę buntuje, w Hiszpanii robią imprezy na trawnikach i policja ich spisuje. A jak to w Polsce wygląda? No wiadomo, ostatnio spotkałem kilku, byłem z kolegą, spotkałem trzech kolegów i staliśmy w pięciu tam na rynku. I podjechał taki właśnie bus przy nas, się zatrzymał, a my tak, dobra, to na razie tu i wszyscy się rozeszliśmy, sobie, dobra, pięć osób to już jest tak na granicy, nie chcemy, żeby nas coś tam ten. Wiele w sumie jest osób, ostatnio tam na rynku jest taka ekipa, cały czas siedzą po 20 osób i nie podejmą. I policja podchodzi i nie robi tego? Nie, nie wie, czy jest 20, ale robię. Aha, wow. A macie jakieś hobby? To jest zawsze problem. Jedyne, co ja lubię robić, to... malować się. Lubię zbierać informacje na temat ludzi. Ekstra, nie? No to ja też lubię, to jednak tak. Ale to wyszukujesz ich w sensie poznajomych, czy na internecie? Ja ich lubię takie stalkerki, że... Screening robicie. Dosłownie wszystko. Się dowiemy o ludziach. Ja też tak miałem, znaczy ja nie miałem, ale my koleżanki tak miały, że cały czas była naszka wtedy, NK, no nie, było gadu gadu, to by... No i od razu już pluteczki, jakieś głupotki. Nie trzeba ludzi poznawać w taki sposób. No. Aha, że w sensie robić screening, kto jest fajny, a kto nie fajny, nie? Znaczy... To się tak nie da, bo czasami ktoś... To sprawdzamy ludzi. Ja czy ma... Chodzi, że no. Po prostu na przykład... Nie wiem, ktoś powie, że ma tyle lat, a nie wiem, na Facebooku czy gdziekolwiek. My też wejdziemy, sprawdzimy tam, wejdziemy na wszystkie jego stronki, wszystko tak i się dowiemy wszystkiego. Kiedy się urodził, ile ma lat, czy ma dziewczynę, czy nie miał dziewczynę, kiedy z nią zerwał, kiedy co, ile ma znajomych. To kiedy zrobił tatuaż. I to wszyscy udostępniają, w większości udostępniają jakby swoje życie prywatne, co jest też dosyć dyskusyjne, no nie? No tak, na przykład my się dowiedzieliśmy, że znajomy nam mówił, że zrobił tatuaż w jakimś tam salonie tatuażu, a my się dowiedzieliśmy, że jednak nie zrobił tego w salonie tatuażu, tylko kolega mu zrobił w domu i to jeszcze nieprofesjonalnie i wszystko. I jeszcze wrzucił fotkę na internet, żeby się pochwalić. Znaczy ten jego kolega, on myślał, że my nie znamy tego jego kolegi. Tak, tak. No i się dowiedziałyśmy i my jesteśmy po prostu... My się wszystkiego dowiemy. No właśnie. Wszyscy moi znajomi wrzucają jakieś zdjęcia tak na siłę, nie? Że był na wakacjach, o wow, byłeś na wakacjach, nie? Ekstra, to musisz wrzucić fotkę. Zmienił... Nie, ja nie mam. Nie, jak chcesz to wrzuć, a jak nie, no to twoja jest twoja sprawa. Ja chcę sobie zrobić sprawę, jak chcę to wrzucać. Tak jak z piciem. Tak, tak. Chcesz być w tym wieku, no to nie pij, proste. Tak. A mimo wszystko koleżanki mnie zaczepiały i mówiły: Paweł, a kiedy wrzucisz jakąś fotkę? Bo ostatnio wrzuciłeś tam 3 lata temu, jak się zarejestrowałeś, to wrzucisz coś? Wrzucisz? A ja, no ale co mam wrzucić, nie? O co ci chodzi? No nie wiem, jak tam na przykład grasz, albo co robisz, nie wiem, nie, bo jak tam na przykład trenowałem, no to nie. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś tam. Może dlatego, że nie ma takich ludzi, którzy niczego nie wrzucają przez pół roku, a przez rok, nie? Myślę, że większość ma teraz wywalone, wrzuca to, co chce i... Albo nic nie wrzuca. No właśnie. Aha. Takie wiesz, chcesz wrzucasz, nie chcesz nie wrzucasz. Każdego to osobista sprawa, co To niesamowite, że takie poczucie wartości wysokie, bo zawsze jest taka presja grupy, nie? Presja rówieśników, że musisz to wszystko jakby znaczy, robić, bo inaczej nie jesteś fajny. O te właśnie picie i w ogóle, no to niby nie ma tej presji, ale jednak widać to, że takie wiesz, że
jeśli ty nie pijesz, jesteś taki, wiesz, nie pijący i w ogóle, to wiesz, tak mówią ci, ale ty grzeczny, albo coś tam takie, wiesz, nigdy nie mówią ci, wypij coś tam, he? Tak, tylko, wiesz, tam ci czasami jakiś szczyczek dadzą, albo tak, wiesz, popatrzą się na ciebie, albo coś powiedzą, takie, widać to jednak z tego otoczenia i wybiera to tak na ciebie taką presję, że jednak chcesz tego spróbować, zobaczyć, jak tak, to, a później ci się to podoba i cały czas są bambą pijesz. Aha, że jest element, że musi mi się spodobać. A to by się spodobało, tak? Znaczy, lubisz wódkę. Ja nie piję. Z wódkę z soczkiem. Nie pijesz. Aha, wódki nie pijesz, tylko drinki słodkie, okej. No jak już, to drinki, ale tak to jakieś piwo i to musi być smakowe, bo normalnego nie wypiję. A Emilia podobnie. Nie, Emilia. No podobnie, ale ona bardziej jest... Ostry alkohol. No Emilia bardziej... Znaczy, ja już poznałam swój limit, ja wiem, co mogę sobie. Ja go jeszcze nie poznałam. A Emilia jeszcze go nie poznała, dlatego ona jeszcze próbuje. Ja mam limit dwa piwa i potem zaczynam się lekko chwiać. Ja wiem. Jestem bardzo wrażliwy. Z moich wszystkich imprez i wszystkiego, ja wiem, że na przykład dla mnie źle wódka działa i po prostu tak, nie mogę iść. Na drugi dzień się to czujesz, nie? Tak, pomimo tego, że ten to... Nie na drugi dzień. Ja po prostu wiem, jak ona na mnie działa w tym samym. Aha. Czyli w ogóle tracisz kontrolę nad sobą. O, właśnie o to chodzi. A ja nie chcę stracić ze sobą kontrolę. Tak, i tak. Z niego na wszystko, nie? Tylko ja wolę się fajnie czuć i fajnie się bawić, a nie totalne jest to. Tak. Ja, ale w każdym razie ta presja to jest według mnie uniwersalne, coś, co jest przez cały czas, przez wieki czy dekady i tak dalej. I ja miałem tak samo i to nie można tak powiedzieć, że teraz jest jakaś większa presja czy coś takiego. Nie. I też zawsze na przykład na studiach ta nawet... była ta presja. No, dokładnie, nie? Przy pijących przynajmniej, nie? Teraz na przykład zależy, jakie masz towarzystwo. No, dokładnie, nie? Też zależy od tego. Jakbyś miał towarzystwo, które nie pije, nie pali, to ty będziesz się do tego też tak jakby... Tak. No jednak to jest prawda, z kim się zadajesz, takim się stajesz, tak? Tak. To jest jednak prawda, ale właśnie jak będziesz miał takie towarzystwo, gdzie piją, palą, to ty też będziesz cię to ciągło, żeby spróbować. Tak. A później jak spróbujesz, ci się to spodoba, no to już nie będziesz cały czas. Tylko zawsze ciężej było znaleźć tych spokojniejszych ludzi, bo wydawało się, że większość to musi tak się popisać i tak dalej, ale tak było zawsze i to też wcale się teraz te proporcje nie odwróciły. I wśród tych pijących to się tak śmiali troszkę, nie? Aha, ty taki grzeczny. A u tych spokojniejszych, którzy tak tylko dla towarzystwa sobie mieli jedną czy dwie tam porcje, no to nikt nic nie mówił, wszyscy się fajnie śmiali, gadali i to jest tak, jak sobie wybierzesz, tak będziesz mieć. No tak jest. A skąd się znacie, Emilia, powiedz? Patrycja. Tak. Ze szkoły. Przedszkola w sumie. Znaczy, no. O, i to jest super. Znaczy, chodziłyśmy do tego samego przedszkola, tej samej szkoły i teraz było z nami tak, że ja nigdy Emilii nie zauważyłam, ona nigdy mnie nie zauważała. Super. Znaczy wiedziałam, że taka osoba jest, ale jakoś... Każdy miał inne towarzystwo. Tak, nigdy z sobą jakoś nie rozmawiałyśmy ani nic. No i później jakoś się tak zaczęłyśmy coś gadać i w ogóle i później wyszło samo. No niesamowite. Może pogadam jeszcze kiedyś, jaki macie kontakt. Jak będę smutny i pijany, to wtedy się odezwę. I wiesz, wydajesz się trochę taki starszy od nas, to też widać. Okej. Okay. No to może fajnie pogadać sobie z kimś, kto już ma większe doświadczenie życiowe i w ogóle. Fajnie, ale też dziwnie trochę. Okej. Okay. Może ci przeprowadzę kogoś młodszego. W ogóle dziewczyny mają podobno, są do przodu z rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i tak dalej, nie? Właśnie to stwierdzenie, to ja bym trochę tak, wiesz, to zależy jaka dziewczyna. No, dokładnie, nie? Bo to zależy. Dużo takich znajomych, które widać po nich, że jednak one nie. Tak, dokładnie. Też, co się dowiedzieć o mnie jeszcze wystarczy już, tak? Tej rozmowy, nie wiem. Czyli co, numer mówisz, tak? To notuję. 609. Tak? 37. Okej. Okay. Patrycja. Czyli mówisz, że jeszcze szukasz swojego hobby, tak? Oprócz malowania. A ty chcesz zostać. Nie wiem, pro czy nie w końcu? Ja w sumie nie wiem, czego ja w ogóle chcę. Bo to jest w tym wieku normalne. Też tak grałem. Ja nie rozumiem tego, jak ja mogłam, jak mogli coś takiego zrobić, że ja mam już teraz wybrać, kim ja chcę być, jaki ja mam zawód. No, to jest szalone. To jest za wcześnie, ja nadal nie wiem, co ja chcę robić. Tak. Więc dla mnie to jest takie... To jaki profil w końcu wzięliście? Na turystyce jesteśmy. To nie jest prosty temat. Myślę, że to zajmuje lata tak naprawdę. I próbowanie różnych rzeczy. Ktoś pójdzie na jakiś wolontariat, na jakiś staż, na jakąś praktykę, spróbuje paru rzeczy i stwierdzi, że na przykład to lubi i coś zaskoczy. A na przykład coś innego może spróbujesz i stwierdzisz, że tego nienawidzisz. Pojechałem do fabryki pracować w Irlandii, jak był czas na to, żeby się utwierdzić, że to nie jest do końca dla mnie. Jestem taką, która lubi próbować i wiedzieć, co jest dla niej.
odpowiedni. Ja na przykład jestem taką osobą, która by spróbowała wszystkiego. Tak, to ekstra. No bo czuję się tylko raz, tak? Wszystkiego oczywiście w granicach BHP, no nie? No tak. A to może być podatne na różne sekty. Na przykład do mnie kiedyś podszedł ktoś. Ja mam wiele leków, ale zrobiłam to. No. I tak czy siak bym to zrobiła. I czasami jak ktoś jest zbyt taki otwarty, ja też taką cechę miałem, trochę mi troszkę... No właśnie, wstępy... ja nie jestem tego otwarta. Może teraz się... No właśnie, ale nie? Ja jestem bardzo cicha i taka... Ja na przykład nie podejdę pierwsza do osoby. Tak samo jestem taka starodawna, że na przykład jeśli z kimś piszę, to zależy właśnie z kim. Bo jak już piszę na przykład z dłużej jakąś osobą, to ja mogę do niej pierwsze napisać. Ale i też na przykład do koleżanki mogę pierwsze napisać. A jeśli to jest chłopak i na przykład on mi się podoba coś, to on ma pierwszy do mnie napisać. Ja do niego jeszcze nie napiszę. Tak zawsze było, to jest normalne. On się o mnie starać? Nie. Nie, właśnie teraz jest tak, że właśnie dziewczyny piszą, tak? Szokujące. Teraz właśnie jest na odwrót i ja się wydaję taka właśnie dziwna dla wszystkich, taka... Właśnie jeden mi powiedział, że jestem księżniczką. Że zachowuje się taka księżniczka, a dla mnie to nie jest nic dziwnego, bo ja na przykład pierwsza do mnie napisała do chłopaka. No i po prostu tak mam, że ja nie napiszę pierwsza i już. On ma do mnie pisać, on ma się o mnie starać i dziękuję bardzo. No tak, ja nic inaczej sobie tego nie wyobrażam. Ja właśnie teraz jest właśnie na odwrót, że dziewczyny powinny pisać. A ci mężczyźni naprawdę to oni są w takim super położeniu, ale to te dziewczyny nie są chyba jakieś super, nie wiem co. To jest nienormalne, ja tego nie ogarniam, bo ja mam takich znajomych, nie, którzy chcieliby tak, tylko oni już nie są na tym etapie, żeby takie coś się działo, nie, że tak może jest w liceum, bo właśnie na przykład... teraz jest tak, bo właśnie kiedyś też tak było, że no. Właśnie chłopak powinien się starać, a właśnie teraz jest tak, że właśnie te dwie osoby powinny się bardziej starać i że, znaczy ja też to rozumiem, że te dwie osoby, ale dla mnie to bardziej właśnie ten chłopak powinien się starać niż ja, on powinien się starać o... No przynajmniej powinien prowadzić tą relację, a nie pytać się, co robimy. Wow. A na przykład teraz jest bardziej tak, że to jest obojętne, czy dziewczyna pierwsza, czy chłopak. A z drugiej strony faktycznie, jak się przyjrzeć na te trendy, jeszcze na koniec wspomnę, że się robi z kobiet facetów, a z facetów kobiety. No, teraz jest właśnie bardzo dużo dziewczyn, które spinają włosy, chodzą jak chłopak. Jest. Kurczę, ale wałek, nie? Czyli to, że zwróciłem na was uwagę, to świadczyło może o jakimś poziomie normalności, że o, normalne dziewczyny idą sobie gdzieś, mogą być normalne. A jesteście z tego samego osiedla obydwie? Znaczy nie, ona mieszka 5 minut. 5 minut ode mnie, coś takiego. A jakaś dzielnica? No, centrum. Centrum, o wow, ekstra, nigdy nie spotkałem nikogo z centrum. No może dwie czy trzy osoby, nie pamiętam. Zawsze się śmieję, że te osoby z centrum, taka jedna znajoma, a to się pytam, a to musisz codziennie chodzić tutaj do imprezowni jakiejś. A ona nie wcale, bo wiesz, ja tam mam pod blokiem jakby, czy kamienicą, nie pamiętam w czym to ona to mieszkała. I że ja mogę w każdej chwili iść i mnie to tak nie ciągnie. A ktoś tam wie, tu z tych okolicznych miast, no to on zaś to jest dla niego coś się wydarzenie i mu się chce zadzieć. To jest taka osoba. I plus, ja plus osoba, nie? Pod moim blokiem mam 3 bary. O, wow. No, wow, to tak. To niedobrze. To bardzo źle. Jakaś dziewczyna bije się z dziewczyną. No, naprawdę. No, to... A głośno masz, tak? Przeszkadza ci to? To znaczy teraz to mam cicho, no bo... Tak, jest... bo jest... Ale czasami w weekendy było głośno. Wow. To ja w ogóle tak nie mam. Ja miałem boisko szkolne, widziałem z balkonu. I dookoła bloczki, więc cisza i spokój tak naprawdę. Zawsze sobie to ceniłem, że jest względnie cicho. No czasami jak koledzy starsi zaimprezowali na boisku, to darli się potem, ale to było tak okazjonalnie. A jak masz imprezownię, no to raczej codziennie o 23 muza leci głośniej i ktoś tam może coś wyprawiać. Ale teraz nawet są zamknięte już po nocach te lokale. No. Dobra, to będziemy się zbierać. Czyli wyjdziecie na spacer i... Tak się przejdzie. Przejście po prostu. Mamy plany. Trochę się zabawić. Domówkowe plany? Się tak. Zabawić? O, widzisz, normalnie się ludzie spotykają. Czyli mi się wydaje, że teraz młodzież to jakby siedziała w domu cały czas, oni by chyba... No. ...stali w ogóle. Ja wiem po sobie, jak było to, że nie mogłam dochodzić, to ja nie mogłam wytrzymać. Cześć, Emilia. Sklejam żółwia, żeby się jakoś nie obmacywać zbytnio. I życzę wam udanej imprezy. To są fajne te ogórki, tak? Co nakładacie. No, to była to. Okej, miłego dnia, cześć.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Polecam Ci serdecznie programy, w których nauczysz się, jak zagadywać do kobiet w poszczególnych sytuacjach, zarówno pewność siebie z kobietami w 90 dni, jak i wolność od nałogów w 90 dni, żeby mieć w głowie naprawdę poustawiane przekonania na temat kobiet i wartości seksualnych i podejścia do życia i poczucia własnej wartości. To jest wszystko bardzo istotne. Oprócz tego też polecam Ci program 100 rozmów audio z kobietami, w których możesz nauczyć się na podstawie takich realnych przykładów, jak zaczynać rozmowy w różnych sytuacjach, jak je później podtrzymywać, rozkręcać te rozmowy, a także jak wyjść z twarzą, jeżeli dziewczyna na przykład nie ma czasu albo jest zajęta, jak wtedy wyciągnąć z tej rozmowy maksymalnie dużo doświadczenia, dowiedzieć się czegoś interesującego, a także sprawić kobiecie przyjemność i radość z tego powodu, że się do niej odezwałeś. Także na podstawie tych programów z pewnością nabierzesz obycia z kobietami, zwiększysz swoje poczucie wartości i będziesz o wiele łatwiej kojarzył różne tematy, które się przytrafiły też w twoim życiu, będziesz bardziej rozmowny. Także zapraszam Cię serdecznie na stronę, link poniżej tego nagrania, zapisz się na bezpłatne porady mailowe, a także korzystaj z pełnych programów zmiany osobistej. Pozdrawiam Cię serdecznie i do następnego razu. Cześć!